Hej, witajcie! Z tej strony Mafia Solec. Siemaneczko, z tej strony Brączek. I witamy was oczywiście w przedostatnim odcinku z naszej typowej, kochanej, zajebistej, wspaniałej polskiej wsi V3. W dzisiejszym odcinku Brączek, jak widzicie, pożycza ode mnie gruberek i pojedzie sobie tam robić swoje pola, tak jak wspominaliśmy w poprzednich odcineczkach, a u mnie gdzie on jest? Jest. Dzisiaj oczywiście ruszamy z kukurydzą na ziarko. Zmieniliśmy teksturkę od... już tu Brączek odpala. Jadź, Krzychu. Ja już jadę. Dobra, to jadź. My się bierzemy na kuku na ziarko. W następnym odcineczku już będzie wtedy, tak jak wspominaliśmy wam... czekajcie, ja sobie wsiądę. Dobra, odpalamy. Header do kukurydzy jest, tak jak mówiłem, że będzie. Ja to muszę sobie, czekajcie, trochę się odwrócić, żebym tam nic nie uderzył z tyłu. I dzisiaj taki luźniejszy, jakieś se tam pogadamy, różne gadki, bo zaraz praktycznie pewnie ten jeden odcinek, który nam zostanie na sam koniec, to u Brączka go sobie obejrzycie. Nagramy go już prawdopodobnie wtedy, jak będzie u Brączka. Ej, chyba ja nie wyjadę tędy, bo mi tu case stoi. Dobra, ja wyjadę sobie przez gospodarstwo. I następny odcinek... Czemu? Nie, tak akurat tam case'a mam postawionego, a nie chcę mi się teraz wysiadać specjalnie od z kombajnu, odpalać case'a na 10 metrów i przejechać. Dobra, tu już sobie wyjadę. A, już mam bramę otwartą, Krzychu. Widzę, że mi bramę otworzyłem. Ja cię otworzyłem. To dzięki wielkie. O, czekaj, powoli muszę, bo tu ledwo co przejdzie. W którą stronę ty jedziesz? Tu w prawo będę chciał, tylko muszę wyjechać najpierw, wiesz? Dobra. Wow, wow, wow. Kierownicę puściłem. Wiesz co, muszę sobie odkręcić tą... odkręcić sobie muszę gałkę, nie? I ją przesunąć, bo w kierownicy normalnie ja się przyzwyczaiłem, jak u siebie w 60 mam i w ciągnikach. To jest gałka. Ty, Krzychu, pojadę po twoim polu, dobra? Dobra, jadź. To gałka jest po lewej stronie, albo chociaż na boku kierownicy. A tutaj niestety, ale w tej kierownicy mam to na samej górze. I niestety, ale nie za fajnie mi się... Ale dźwięk był jakby, kurwa, ktoś z łóżka spadł. Bo puściłem, ja mam, ona, wiesz, strasznie gwałtownie odbija. Kierunek niepotrzebnie włączony, dobra. Wchodzimy do środka, bo jednak ze środka mi się będzie najlepiej cięło. Czekajcie, tu sobie dopasuję, myk. Odpalam, czekajcie, zmienię się na ten. Odpalamy. Dobra, wiecie co? Ja będę miał dosyć roboty na tym polu, na tych brakach, kurde, zanim ja to zgruberuję. No, będziesz jeszcze musiał u siebie na odcinku, też będziesz chyba robił, nie? Znaczy, ja na razie jadę jeszcze na takie jedno pole tutaj. No. Gruberować. I wtedy ten. Wiesz, i co wtedy jest będę... No. Wiesz, co jest najgorsze? Oszukał mnie ten. Oszukał mnie zdjęcie, bo jak patrzyłem w tym headerze, to była usunięta kukurydza, nie? Na fotkach. To mówię, a nie będę podmieniał, że wciągające, a wciąga mi zieloną. Co ty gadasz? No, troszkę szkoda. Czekajcie, podniosę sobie. Bo myślałem, że będzie sucha kukurydza. No, niestety, ale nie zauważyłem tego. No ale dobra, nic, no trudno, no ważne, że po prostu mamy tutaj, czekajcie, tempomacik. Z tempomatem jest super sprawa, tak jak pokazywałem wam ten tempomat u mnie. Czekajcie, do przodu trochę dojadę, okej. Super sprawa jest z tym, że wystarczy, że ja go po prostu kliknę, nie? Ten całą tą gałeczkę i on mi się tempomat załącza, także super sprawa jest z tym. Dobra, czekajcie, tak. No i co, my dzisiaj mamy czwartek wieczór. Niestety, wiem, miało być bolusiowo, właśnie, miało być bolusiowo, kochani, ale niestety są problemy darsze z moim internetem. Nie wiem po prostu, co to się z nim dzieje. Mam większy upload niż download. Mam się półtora do downloadu, dlatego Brączek nie... uploadu, dlatego Brączek nie ma lagów, a miałem chyba niecałe... Miałem przez chwilę 1 mega do popierania do downloadu i normalnie na Skype'ie czasami mnie tak urywa, że to jest jakaś porażka i nie strona mi się nie chce załadować. Niby na stronie firmy tej, od której tam mam internet, jest powiedziane, że problemy z internetem będą trwały do 31 tego miesiąca. Także mam nadzieję, że już niedługo, powoli, ale się to skończy. I jak wrócę od Brączka, już spokojnie będzie można nagrywać, bo nie powiem, ostatnio jak było dobrze z internetem, nawet w miarę wszystko na bolusiowie szło, ale dzisiaj wczoraj jak wszedłem, 450 pingu, mówię nie, czekajcie, ja sobie te poma trochę zmniejszę, bo z kukurydzą chyba za szybko nie powinno się jeździć. A właśnie, że się powinno. Mówisz? Nie, tylko ja zobacz, no wiem, ale widzisz, jak ja mam header duży? Ja nie mam taki, mi wystaje jeszcze ponad po jeden za ten, to nie jest jakiś tam, wiesz, nowy komba i w ogóle, ten, w Mokrzynie jakie mają headery? Ilorzędowe? Jeden tam jest tylko header.
A no właśnie, ile on jest rzędowy? A ja nie wiem nawet, ja go nie widziałem rozłożonego. Nie widziałeś go, ale on jest składany, tak? No. Aha, no bo ten mój nie jest składany, on strasznie prawidłowo powinien na wózku z nim jeździć. No to pojedziemy tam, to zobaczymy jak przyjedziesz. No wprawdzie tak, i no mówię, mamy dzisiaj, jak wspominałem, mamy dzisiaj czwartek. Tak, no tak, Boże Ciało dzisiaj, no mamy dzisiaj czwarteczek, Boże Ciało i tak miało być to bolusiowo, ale Adama nie ma, jak mam mieć takie straszne lagi, że teraz to już wiem, że w ogóle by były na pewno lagi. Czekajcie, ja praktycznie, wiecie, coś źle wziąłem, bo bym to zabrał na raz. Ale dobra. Nie zabrałbym na raz. Dobra, wiem gdzie. I jak miałem mieć takie lagi, to mówię, nie nagrywam, pojadę sobie do Brączka i chociaż dwa odcinki, zobaczycie bez lagów, jak to jest grać. Niestety nie wiem jak to wtedy zrobimy, czy Brączkowi uda się ogarnąć komputer drugi, czy też nie. Bo wtedy wiadomo, Brączek nie będzie mógł grać, po prostu będzie ze mną na kamerce. Najwyżej zatrudni ta NASA do ciebie wyśle, czy tam coś ci ogarnie, ale myślę, że chyba bez większych problemów, bo co tam ci zostało porobić? I nawozy porozsiewać. Tylko nawozy, no i, te, no, i no potem to, już... No to wiesz, to u siebie na odcinku mi się wydaje, że zdążysz to zrobić, więc nie będziesz musiał tam u mnie. Mi praktycznie ja na jednym odcinku ogarnę wszystko, bo ta nas pojedzie opryskać gdzieś kukurydzy i wszystko, a ja w tym czasie zdążę sobie... Czekajcie, wyłączę sobie headerek i spadamy. A wprawdzie wiecie? Ja pojadę tu. I czekaj, nie wyjdę, tylko wysiądę, znaczy kamerę wezmę. I tak to powinniśmy to sobie ogarnąć i u Brączka będą dwa odcinki, będą nawozy, tak to. I później jeszcze na pewno, nawet może i trzy, bo nie zależy ile. Kurde, ale mam lipę. Nie wiem jak wyjechać, wyjadę łąką, bo nie chcę urwać headera. Niestety ten header ma tą właśnie wadę, że nie jest składany. I jest strasznie kurcze duży, nie? No. I muszę tu się nieźle nim nawywijać, ale naprawdę fajnie się gra, tylko jedyny ból jest w tym, że ta kierownica jednak nie chodzi do 13. Wczoraj chciałem sobie pograć, znaczy zapraszam do Brączka, bo nagraliśmy odcinek, ja niestety bez kierownicy grałem. Mówię, a fajnie by było sobie akurat pociąć, no ale niestety no nie odbiera, kierownica odbiera może jedynie 15 przycisków z panelu, nic więcej. Skręcania, pedałów, nic, czegokolwiek, tak jak mówię, więcej nie odbiera. Niestety szkoda, no bo no jednak... Kierownica do farminga, myślałem, że i do poprzednich wersji też będzie. No ale niestety się im chyba nie udało. Mam nadzieję, że do 17 nie trzeba będzie kolejnej kupować, bo to już by było chyba przesada. No trochę lipa by była. Lipa totalna. Dobra. Nie no, myślę, że nie, że aż takie lipy oni nie zrobią. Nie, tutaj poprzeczniaczek muszę sobie powoli obciąć. I ogólnie to mówię, zaraz do Brączka i u Brączka sobie będziemy wszystko nagrywać. Mam nadzieję, że nie będzie teraz takiej przerwy jak Brączek był u mnie, że praktycznie nagrywanie spadło na wiele dalszy plan. I niestety no za dużo nie ponagrywaliśmy. Teraz już będzie na pewno Brączek chodził do szkoły. Ja postaram się ogarniać nam serwery tak, że jak wróci, chociaż żebyśmy mogli to nagrać później gdzieś, żebyśmy mogli jechać wieczór, żeby był troszkę wolniejszy. Żeby też czasami, no wiecie, nie cały czas przed komputerem, nie? I żebym lipę ze szkoły nie odwalił. Nie, no bez przesady, damy radę. Nie, no to już jest czerwiec to. No, teraz to już wiesz, końcówka roku, także spokojnie powinniśmy ogarnąć. I co, no kurczę, szkoda mi troszkę, bo to już jest końcówka typowej, a powiem wam, że jeśli chodzi o oglądalność, to jest chyba najbardziej oglądana seria na jednym, jak i na drugim kanale. Wyświetleń jest co niemiara w każdym odcinku. Mimo wszystko, nawet teraz ostatnio, to naprawdę potrafiliście w ciągu 2 dni wybić 20 tysięcy, to jest naprawdę dużo. I co mnie bardzo cieszy, no niestety seria dobiega końca, ale miejmy nadzieję, że kolejna odsłona spodoba wam się jeszcze o wiele, wiele bardziej. Większe maszynki, więcej pracy. Także myślę, że będzie naprawdę fajnie. U Brączka mam nadzieję, że już jakiś zamysł powstanie na tą mapę. Czekajcie. No. Będę miał. Ja mam ogólnie, jak Bolek u mnie będzie, będę chciał tą swoją coś tam pokminić. No. Ja ci będę postarał. Żeby zrobić na serię sobie tam, czy dla chłopaków też, to przydałaby się. Czekaj. Aha, ja mam 100%. Ja jestem silny w tym momencie, ty równo wyjechałem, nie? No. Ja równo dojechałem do końca, wiesz, header mi się podniósł, ja go chcę włączyć, a nie chce się włączyć. I mówię, co jest, coś się popsuło, czy coś? A tu ten. A tu, proszę, ja ciebie równe 100%. Dobra, otwieramy UE, o kurwa. Czekajcie. Nie to. To nie jest escape, dobra, escape muszę samemu wziąć. Potrzebuję, pokaż ikony na mapie, automatyczna pomoc, dobra. Tu już mam ustawione.
Wystaw UE, wystaw UE przycisk 10, dobra. Dobra UE wystawiona. I mówię, ta seria dobiega końca, ale naprawdę... Teraz nie sprawdziłem tego, ale na następny odcinek się wam postaram ogarnąć, który odcinek w tym sezonie wam się najbardziej spodobał. W tamtym to była oczywiście orka. Orka i ziemniaki. Te ziemniaki to był wtedy totalny niewypał, pamiętam. A ma najwięcej prawie wyświetleń. A u mnie ja wiem, który odcinek. Który? W tym roku? Pierwszy. Serio? W tym sezonie pierwszy odcinek? Co robiłeś? Odśnieżałem. A no tak, a bo zimę to wiesz, zimę to jest naprawdę dużo. Bo ja wiem po sobie, też mam to bardzo dużo w tych zimowych odcinkach, chyba po 60-70 tysięcy nawet. Także... A ja mam 100. O kurde, no to fakt. A u mnie chyba raczej zimowy nie prze... Mi się wydaje, że jakiś na pewno odcinek z typowej jest na... Na pewno o wiele większy niż... Więcej wyświetleń ma i łapek niż któryś z zimowej wersji. Dobra, sypie nam to na pewno. Dobra, możemy... Tak to nie wiem, obstawiam, że gdzieś koło 70 tysięcy któryś mam. Wiem, że na pewno te odcinki są, naprawdę mają... A tak to się każdy trzyma przeważnie koło 40-50. Nawet Bolusiowo tak nie oglądacie jak to, z tego co patrzyłem. Znaczy Bolusiowo, no wiadomo, ma też bardzo szybko dużo wyświetleń i w ogóle zależy też co robimy na danej akcji. Ale tak to ogólnie, no typowa to wam się tak podoba, że głowa mała. Dzisiaj jak widzicie już w bluzce normalnie balsamiki i wszystko podziałało. Nie, naprawdę dzisiaj to już jest o wiele lepsza ulga, powiem ci, naprawdę, kurczę, dzisiaj już daję radę. Całą noc, wiadomo, przespało się na brzuchu, ale tak to ogólnie, jeśli chodzi o samopoczucie, dzisiaj to jest o wiele, wiele lepsze niż wczoraj. Dzisiaj już normalnie w bluzce, czekajcie, wjadę sobie tu na spokojnie. I praktycznie możemy sobie porozmawiać dzisiaj na temat tych pokazów, które się odbyły od pana Krzysztofa. Kurczę, no Brączek, powiem ci, masz czego żałować. Już trochę chłopakom tu poopowiadałem wcześniej. Powiem wam, że chyba najfajniejsze co wyszło. Czekajcie, ja sobie tu ten pomad i zmniejszę i tu trochę wolniej, bo chyba tu kamień był gdzieś na miedzy. Nie chcę uderzyć. Nie no, z tym tempomatem to jest bajka. Dobra, super. Podniesiemy. I słuchajcie, powiem wam, że najfajniejsza impreza zaczęła się po wszystkim. Jak już wiecie, skończyły się pokazy, to była od... Pojechałem ogólnie tak, pojechałem na godzinkę sobie dziewiątą. Pokazy były od 11, wszystko się zaczęło ładnie, pięknie, strasznie gorąco, tak. Opaliłem się, o Boże, najgorsze było to, że miałem łańcuszek i jakoś nie zapomniałem o nim i strasznie mi się, wiecie, odcisnął. Taki pręg mam przez całą szyję, praktycznie jasny, nieopalony i on się tak rozgrzał, że mama nie mogła mi go zdjąć. A powiem później wam, że skończyło się to wszystko o chyba koło godzinki 15-16, coś w tych granicach. No i później wiadomo, trzeba było brać, zaczęli, wiecie, tam te namioty rozkładać, no ja się zabrałem, wsiadłem sobie z Marcelem do tego, do zgrabiarki, zaczęliśmy to zgrabiać, przed nami właśnie jeden z pracowników zaczął roztrząsać to, zaczęliśmy zgrabiać jedną łąkę, bo już trawa była idealna właśnie do grabienia. Po jednym dniu, pierwszy raz tak mieliśmy, że po jednym całym dniu od rana była ścięta trawa, a po południu już można było robić ono kiszonkę, bo już trawa naprawdę tak wyschła, że była idealna. I powiem wam, że zaczęliśmy zwijać, tam było może z pół hektara, później ja zwijałem, w tym czasie oni wpadli z prasą, naprawdę robota super szła. No i później pracownicy z właśnie Kuboty mieli, przyjechał jakiś tam ktoś główny, ten mieli, czekaj, jak to się nazywa, co oni, szkolenia mieli, o, właśnie, mieli szkolenia tej dużej Kuboty 170, bo to nowość, mieli szkolenia, no i niestety nikt nie mógł wsiąść i owijać. Więc akurat Rafał mi tam ogarnął i poszedł mnie nauczyć tej, poszedł mnie nauczyć owijarki. Owijarka samozaładowcza, SIPMY. Powiem wam, myślałem na początku, że to będzie jakaś magia, w ogóle nie ogarnę tego, a praktycznie jeden, dwa przyciski, żeby wszystko ogarnąć. No mówię, teraz technologia to jest tak, że nie trzeba, wiecie, mieć dużo w głowie, żeby coś z tym zrobić, po prostu trzeba mieć pieniądze. I powiem wam, że kurczę, później zaraz owijałem sobie fajnie, no i... Później pamiętam, wróciliśmy, a pan Krzysztof jak zaszedł w Merlo, tak już nikomu jej nie oddawał. Ładował sobie belki, ustawiał, przestawiał wszystko. No i później właśnie mieliśmy ten, załadować na lawety chwytak. Znaczy to był nie chwytak, tylko to był rozcinacz do balotów. Naprawdę fajna sprawa, będziecie widzieli na filmie, na głównym kanale, który już prawdopodobnie w niedzielę. Czekajcie, tempomat sobie o dwa wrzucę. I ten, Brączek. Tak? Czemu opuszczasz serwer? Bo mnie wywaliło. Serio? No. To dziwne.
No i ten, i pamiętam później poszliśmy, a, i chcieli, żebyśmy właśnie załadowali to na lawetę. A i tak pierwszy raz praktycznie do case'a pana Krzyśka wsiadłem i powiem wam, że ogarnąłem go za pierwszym razem, turem, wszystko i pamiętam, że pojechaliśmy załadować to na ten, na lawety i później jeszcze dokańczaliśmy owijanie. Zanim to żeśmy wszystko porobili, to uwierzcie, że... o, Brączek będzie wbijał, że była godzinka, no grubo ponad 21 chyba, jak wszystko skończyliśmy robić. Także no naprawdę pracy co nie miała, ale ważne, że nam wreszcie się właśnie miało być wszystko na drugi dzień przełożone, że siano kosy i w ogóle to mówię takie no, by mi nie dość, że 3 dni wcześniej, wiecie, wszystko było przywiezione, cięcie, zwijanie, prasowanie, owijanie, także później jeszcze sobie właśnie ogarnęliśmy wszystko jednego dnia, jedynie nie udało się zrobić orki, bo już naprawdę Damian był zmęczony i nie miał siły orać, a nie dość, że było tak sucho, że ta kubota to naprawdę tak jęczała z tym pługiem, że to jest głowa mała. Na drugi dzień miałem jechać na orka, ale niestety już nie miałem siły, bo też późno wstałem, a później oni już o godzince chyba tam 12 mieli wszystko skończone. Także naprawdę szybko im się udało zrobić. No i wieczorkiem jeszcze przylecieli z Sipmy. Pauzę chyba kręcił Krzyśka na polu właśnie tym lawetą. I rano zabrali Sipmę o wiarkę i na jakieś inne pokazy pojechała. Wiem też, że na pewno ta kubota, którą u nas była, będzie w Poznaniu, także musicie sobie tam wejść na stronkę i się dowiedzieć co nieco, bo wiem, że gdzieś w okolicach Poznania, bo właśnie tutaj mnie już zapraszali, ale dokładnie się nie dopytywałem, gdzie dokładnie będą i możecie sobie wpaść, naprawdę bardzo fajne pokazy, powiem wam, jedne z takich większych, dobra, mamy kolejne 100%, jedne z takich większych pokazów, na których byłem, ponieważ były wszystkie prace, nawet obornik Brączek był, wiesz, rozwozili obornik, rozrzucali, także no naprawdę, roboty było co niemiara. Dobra, dyszka. Ale czekajcie, muszę na kombajn. Ile mamy? 17 minut? Nie, to super, zdążymy nagrać, jeszcze polecimy od razu do Brączka, później Brączek może uda... Właśnie nie polecimy chyba. Nie? Nie, co? Ja sobie nagram za Adamem, a typowo nagramy jutro. No dobra, to może tak być, ja jutro bo jestem zawodziony. Ciebie mi tak ciebie ścina, że to jest zakra. No to może jutro się poprawi, ale nie wiem, mamy tak już drugi dzień, także ważne, że chociaż ten upload chodzi i Brączek dzisiaj mógł ze mną chociaż pograć. Ale jak sami widzicie, przy spadku nawet go wyrzuciło. Właśnie, lagi masz jakieś teraz, czy nadal w ogóle nic? Krzychu? Nic mi nie mów w ogóle o lagach. Jo, teraz masz? Masakra jakaś. To nie wiem, właśnie no mówię, to jest to, że ja miałem... Nie, wiesz co, ja myślę, że typowo nagramy sobie jutro z rana, bo z rana możesz mieć trochę bardziej ogarnięty internet. Też dzisiaj... A ja dzisiaj nagram za Daciem, także... Dobra, no to super, super. Bo ty rano będziesz, nie? Jo, ja jestem tu cały dzień, jutro właśnie chcę wszystko poszykować sobie do Brączka, żeby mieć ogarnięte. Chcę porobić te filmy, to co będę mógł zabrać za materiał, to zabiorę. A co nie będę mógł, to... No. Czekajcie, jeszcze sobie tu tak trochę... Czasami jest okej, okay. Teraz na przykład nie mam wcale laga, ale czasami jak się zlaguje na Skype'ie, no. To wtedy w grze jest też masakra, nie? No i dlatego właśnie chciałem o tym mówić, bo... Ten internet, nie wiem co tak jest, bynajmniej od kilku dni ma tak, że jest okej, okay, gadam sobie, gram i nagle jest coś takiego, że ping mi tak rośnie, tak jak w Rocket League'u. Gramy, nagle zaczęło mnie przerywać, urywać tu, minuta i uspokoi się i jest znowu okej. Okay. I tak jak teraz miałem, chciałem sobie wejść na stronkę, wchodzę na stronę, ładuje się, wszystko ten do pewnego momentu, nagle jak kolejną zakładkę klikam, jeb, wyjebało i nie chodzi, nie? Także no mówię, jest... Jest ciężko jak na razie z tym internetem, nie wiem czym to jest spowodowane. Miejmy nadzieję, że no tak jak piszą na stronie, że później wszystko już będzie normalnie i będzie chodzić. Miejmy nadzieję, że to się naprawi jak nie będziemy dzwonić. Ale jak tak to ogólnie było całkiem ostatnio w porządku jak graliśmy, nie? No, było okej, wszystko. Czekaj, i teraz rozładuj, przycisk 20, o panie, serio mam na 20 rozładowywanie? Serio mi na tą stronę kipuje? Dobra, ta przyczepa jest. O tam kurde, na bok kipłem, wszystko spadło do tego. Dobra, nie ma sensu już jechać tym ciągnikiem, bo ja sobie to do mi... Wiecie co? Nawet ja nie ma sensu, żebym jechał, ja sobie na miniaturkę to chociaż zostawię. Dobrze pomyślałem. Dobra, także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja wam dziękuję za uwagę. Jutro nie wiem, co będziecie mogli się spodziewać. Może znów farming singla, nie wiem, nie mam pojęcia. Zobaczymy, może coś mi się uda wymyślić, może internet będzie chodził, może ruszymy z Bolusiowem. Także ja wam dziękuję za uwagę. Do kolejnego odcineczka zapraszam do Brączka. Na razie, trzymajcie się, cześć. Cześć.